Dzień dobry. Dzisiaj w naszym studiu chciałbym przywitać Łukasza Cionę, autora bardzo znanego w Polsce vloga piłkarskiego Cioną po oczach. Witam Cię, Darku. Łukasz, jest takie hasło łączy nas piłka, skądinąd wiemy, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę, że możemy powiedzieć, że łączy też nas, bo ilekroć się spotykamy, to gdzieś ta piłka jest w tle. Dzisiaj chciałbym odwrócić rolę. Zawsze siadasz w studio i przepytujesz swoich gości na różne tematy. Niedawno przy okazji podpisania stadionu budowy stadionu Odry Opole rozmawiałeś z panem prezydentem Opola. Ja bym chciał teraz odwrócić właśnie tę rolę i zapytać Ciebie, o Twoje związki z piłką nożną, bo niewątpliwie jesteś wielkim pasjonatem. Tak, jestem wielkim pasjonatem piłki. To wszystko się zaczęło od mojego dziadka, który tak naprawdę oglądał ze mną Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w 1992 roku. Przypomnijmy, fantastyczny Dream Team koszykarski, ale dla nas Polaków myślę, że nie tylko skoki Artura Partyki, ale także no, występ drużyny Janusza Wójcika i pamiętny finał w Hiszpanii. To był pierwszy mecz, który oglądałem, mając z pełną świadomością, że oglądam ważne święto piłkarskie, mając wówczas 7 lat i dziadek właśnie zaraził mnie wtedy pasją do piłki, do oglądania piłki, do przeżywania, do grania w piłkę. Zabierał mnie gdzieś na ogródek, kazał ćwiczyć bramkarskie pady, jakieś podania, inne sprawy. I tak to jest. I musi ktoś ci tego bakcyla przekazać i później to zostaje w człowieku. Potem Mistrzostwa Świata w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Fantastyczna impreza. I myślę, że wtedy już kompletnie się zakręciłem na punkcie piłki nożnej, szczególnie tej naszej reprezentacyjnej, bo to jest najbliższa ciału koszula. Jeżdżę za reprezentacją już od dobrych kilku lat. No i to jest taka drużyna, która najbardziej rozpala, nie tylko myślę moją wyobraźnię, ale każdego polskiego kibica. Do reprezentacji zaraz wrócimy, bo tych przygód i ciekawych osób, które poznajesz, jest bez liku. Natomiast powiedz, dlaczego przyjechałeś dzisiaj? Ja już tutaj na początku jakby zaznaczyłem dlaczego, ale może wróćmy do tego, co Ciebie sprowadziło dzisiaj do swojego skądinąd rodzinnego miasta Opola. Tak jest, no kocham Opole, kocham Opolszczyznę, jestem związany z tym miastem od wielu, wielu lat, a sprowadziło mnie naprawdę święto tutejszego sportu, bo podpisanie umowy na budowę nowego stadionu Odry to jest wielka rzecz, to jest rzecz historyczna. Ja może, że przyjaźnię się, to za duże słowo, ale mam bardzo dobre relacje z trenerem Piechniczkiem, który zawsze, już rozmawiałem z nim kilka razy i on zawsze podkreśla te czasy Odry jako fantastyczne. To była drużyna, która liczyła się w Polsce, która w tych czasach, która odznaczyła się w historii polskiej piłki, która grała w europejskich pucharach, półfinał pucharu Intertoto. To są, myślę, podwaliny do tego, żeby stworzyć właśnie na Opolszczyźnie bardzo poważny ośrodek piłkarski, który będzie się liczył. I moim zdaniem żartobliwie rozmawialiśmy kiedyś na jednym z portali społecznościowych z prezydentem Wiśniewskim na temat budowy opolskiej Atalanty, ale to wcale nie jest takie niemożliwe, bo nowy stadion to potencjalni sponsorzy, to potencjalne dużo większe zainteresowanie mediów, także tych ogólnopolskich, które z przyjemnością przyjeżdżają na nowe areny, chociażby w Kielcach, chociażby nawet i w malutkiej Niecieczy, tak? Więc jeżeli Nieciecza, naprawdę miasto, miejscowość nieporównywalnym potencjałem do Opola, może mieć ekstraklasę. Opole zasługuje nie tylko moim zdaniem na ekstraklasę, ale z nowym stadionem nawet na walkę o miejsca powiedzmy 3-8 w ekstraklasie. Myślę, że to byłoby coś wspaniałego i to może być przyczynek nowej historii dla Odry Opole. No jesteś zakręcony na piłce, bo słychać pasję w twoim tak. Głosie. To wyjedźmy na chwilkę teraz z Opola. Ktoś, kto bacznie obserwuje Twoje poczynania na vlogu, widzi, że bardzo często zmieniasz adresy chwilowo. Pojawia się w różnych miejscach małych i dużych. Zawsze albo z przodu, albo w tle jest ta piłka nożna. Powiedz mi, jak się robi takiego vloga? Powiedz to komuś, kto nigdy nie robił, a tylko spogląda. Opowiedz chwilkę o tej swoim vlogu, bo to jakby pasję przekuwasz trochę w zawód. Tak, Cioną po oczach powstało od wywiadu z Mateuszem Borkiem. Był taki moment rzeczywiście, że moja kariera dziennikarska gdzieś stanęła na takim zakręcie. Zastanawiałem się, czy zostać w zawodzie, czy nie. Ale przyjechał Mateusz Borek do Wrocławia, promując jedną ze swoich książek.
Dogadałem się z moim przyjacielem, operatorem, poszliśmy zrobić ten wywiad, tak jak mówisz, z pasji, dla nikogo tak naprawdę, po prostu, bo chciałem pogadać z ciekawym człowiekiem i rzeczywiście podczas tego wywiadu on gdzieś tak mnie natchnął, że warto to robić dalej, żebym nie rezygnował z zawodu. Później Mateusz stał się moim kolegą przy meczach reprezentacji, więc taka fajna ewolucja w tych naszych relacjach nastąpiła i pamiętam właśnie, że a pomyślałem sobie, wrzucę ten wywiad na YouTube'a, a zobaczymy, jak to będzie. I nagle okazało się, że ten wywiad obejrzało grubo ponad 35 tysięcy ludzi. I mówię, o matko, w takim razie to działa, to jest fajne, to jest to, co mnie kręci. I początkowo, nie mając w ogóle sponsora, zacząłem jeździć, wyszukiwać, jeżeli ktoś przyjechał na Dolny Śląsk albo tu na Opolszczyznę, wyszukiwać ciekawe postaci. Jechałem, płaciłem z własnych pieniędzy przyjaciołom, operatorom, oni mi to montowali i nagle zobaczyłem, że ludzie tego chcą, że ludziom się to podoba. Mówią, super Łukasz, rób to dalej. No i tak to się rozwinęło po czasie rzeczywiście w dość dużą działalność i myślę, że wprowadziłem coś takiego nowego, czyli trochę luzu w tych rozmowach, trochę uśmiechu. Kiedy trzeba, to jestem krytyczny, ale tak naprawdę większość ludzi mnie zna z tego, że jestem bardzo pozytywną osobą, czyli raczej szukam plusów, optymizmu. No i piłka to jest zabawa, to jest jak... Nawet jak rozmawiałem z Davidem Zimanem podczas losowania Ligi Narodów, no to są niesamowite przeżycia, czy z Luisem Figo, czy z Filipem Senderosem udało się dotrzeć do takich osobistości. Mamy też na tapecie już za chwilę, bo to jest zespół też, który ze mną pracuje, dotarcie do jednego z trzech najlepszych piłkarzy świata. Na razie nie chcę jeszcze zdradzać nazwiska, ale rozmowy trwają, żeby taką postać nagrać. No powiem tak, no, wielu selekcjonerów reprezentacji Polski trafiło na mojego vloga. Antoni Piechniczek, Zbigniew Boniek był Paweł Janas. Także no nigdy w życiu by mi się nie śniło, że Jerzy Engel oczywiście, który ten wywiad jest często przywoływany, którego bardzo też lubię. No i po jakimś czasie, wiesz, to co ty powiedziałeś, pasja zamienia się w zawód i widzisz, że ludzie to kupują. Kupują twój styl bycia, bo ja uważam w ogóle, że w naszym dziennikarstwie sportowym i nie tylko jest bardzo dużo kija w tyłku, jak to się mówi kolokwialnie, a ja wprowadziłem trochę inny styl, także na meczach reprezentacji, ale jeszcze o czym chcę powiedzieć, no takim moim ukochanym trenerem i zawsze to będę powtarzał, chociaż teraz jest trochę na negatywnej tapecie, jest trener Michniewicz, z którym przeżyłem fantastyczne Mistrzostwa Europy do lat 21 i nigdy nie zapomnę tych emocji, kiedy pokonaliśmy Włochów na ich stadionie i trener Michniewicz wygrał z Belgią i jakby to były to też te vlogi, które podawał dalej na Twitterze, cieszyły się oglądalnością rzędu 20, 30, 40 tysięcy ludzi, kiedy w ogóle nikt nie znał Łukasza Ciony przed tymi mistrzostwami, który pojechaliśmy do Włoch. I co jest kluczem, bo może zachęcimy młodych ludzi, którzy chcą to robić i myślą o swoich kanałach na YouTubie, jedźcie, po prostu musicie jeździć, nie możecie siedzieć w jednym miejscu, tylko trzeba zabrać się, nawet spać w jakimś obskurnym hotelu, to jest nieważne, ale ważne, żeby być na miejscu. To wiesz, bo jest teraz takie zaprzeczenie trochę dziennikarstwa, prawda? Idziemy w stronę internetu, wszystko chcemy mieć, nie pojechać na miejsce, po co ja pojadę? Nie, jedź, przeżyj, dotknij, pogadaj z piłkarzem, pogadaj z trenerem, bo to jest sól. Czy ze sportowcem jakimś, bo też na vlogu są materiały chociażby z lekkiej atletyki. Mam super relacje z trenerem Matusińskim, z Justyną Święty, z AWF-em Katowice. Także no wiesz, no, trzeba przeżyć, dotknąć ludzi, bo to jest najważniejsze, porozmawiać z nimi. Bo jak będziesz z dziennikarzem zza komputera, to nie jest to samo. No ale też oddajesz im głos, czy też masz swoje zdanie? Bo ja tak jak obserwuję, to oczywiście, że oddajesz im głos, to jest jedno, ale widzę, że masz też swoje zdanie. Podam przykład. Jeśli śmiesz, selekcjoner reprezentacji tak. Polski, Sousa. Tak, no mam swoje zdanie, ale on jest teraz w takiej komfortowej sytuacji tak naprawdę, bo jeżeli wygra baraże, to przejdzie do panteonu polskiego piłkarstwa. Nie ma, myślę, że możemy tak spokojnie powiedzieć, że awansował na mundial po bardzo trudnej ścieżce. Natomiast no, jeżeli przegra, no to się z nim żegnamy. Natomiast nie ma co ukrywać, że zdanie wybitnych postaci polskiego futbolu, z którymi rozmawiałem, czy to z trenerem Piechniczkiem, czy z Jerzym Engelem, czy z wieloma innymi też trenerami, mówią, nie no, Jurek awansował na, mówię o trenerze Brzęczku,
awansował na Mistrzostwa Europy i powinien na te Mistrzostwa Europy pojechać. Jestem tego samego zdania i dopiero po ewentualnych nieudanych Mistrzostwach Europy można było z trenera Brzęczka wtedy zrezygnować. Zbigniew Boniek podjął inną decyzję. Efekt znamy, jaki był na Euro. Gdyby taki sam styl osiągnął trener Brzęczek, to myślę, że wywieziono by go nie tylko na taczce, tylko gdzieś tam tymi prasowymi maczugami byłby obijany. Ale to już zostawmy. Rzeczywiście nie należy do grona piewców selekcjonera Sousy, ale też nie jestem takim hejterem. Ja po prostu staram się, żeby też moje vlogi były merytoryczne. Czyli jeżeli zagramy słaby mecz, ale nawet wygramy, to ja nie mogę piać zachwytu nad tym, że wygraliśmy. No będziesz niewiarygodny. Będę niewiarygodny. Zawsze najbardziej staram się być wiarygodny. I tak jak uważam, że Sousa był znakomitym piłkarzem, był pewnie jest i dobrym taktykiem i strategiem, ale na razie reprezentacja Polski nie zrobiła takiego postępu w mojej ocenie, na jaki wszyscy czekamy. Ale tak jak mówię, jest w takiej sytuacji komfortowej. W jakimś sensie. A ten wybór najlepszego piłkarza świata, no tak mówiąc kolokwialnie, nie trafił ci szlak, że wygrał piłkarz, który w tym roku nie był najlepszym piłkarzem, a może rzeczywiście jednak był najlepszym tym piłkarzem i my jako Polacy za bardzo się zapatrzyliśmy na Lewandowskiego. Co ty o tym myślisz? Są dwie aspekty tej sprawy. Jeden to jest aspekt sportowy stricte i wydaje się, że sportowo Robert Lewandowski, bo chyba trzeba to dwa ostatnie sezony tak naprawdę brać pod uwagę, kiedy France Football zrezygnował z przeprowadzania plebiscytu, trochę bzdurnie z powodu COVID-u, no bo tak jak chociażby Zibim o tym mówił, no normalnie się wszystko odbyło, więc ja nie rozumiałem tej decyzji o nieprzyznaniu złotej piłki i wydaje mi się, że w tym roku, kiedy France Football nie przyznał złotej piłki, Robert miałby większe szanse na wygranie. Jednak niestety, niestety dla Leo Messiego i dla reprezentacji Argentyny, Leo Messi wygrał Copa Ameryka. Ja jestem jednak starej daty, dziennikarzem starej szkoły, że dla mnie sukcesy z reprezentacją są najważniejsze. Nie przebiją tego ani Liga Mistrzów, ani... Zresztą do dzisiaj Leo Messi wyrzuca sobie tak naprawdę i myślę, że jest niezwykle zmotywowany przed Katarem, że nie ma mundialu wygranego z reprezentacją Argentyny, czy Cristiano Ronaldo nie ma wygranego mundialu z reprezentacją Portugalii. Jednak nasza reprezentacja nie pomogła Robertowi. Gdybyśmy wygrali grupę i na przykład dotarli do ćwierćfinału, do półfinału, myślę, żeby tę złotą piłkę wygrał. Jednak ludzie futbolu z całego świata patrzą na Mistrzostwa Europy, patrzą na Copa America. To jest jednak bardzo, bardzo istotne i to uważam, że przeważyło, że wygrał jednak ten turniej z reprezentacją, plus jednak jest postacią obok Cristiano Ronaldo najbardziej znaną marketingowo, jednak mimo wszystko. Robert oczywiście to jest absolutna światowa czołówka i tak jak mówię, z aspektu sportowego stricte w Europie na pewno był numer jeden, ale świat patrzy trochę inaczej. Świat patrzy właśnie na te rozgrywki reprezentacyjne i jednak Leo Messi jest produktem mimo wszystko bardziej globalnym niż Robert Lewandowski, który też jest produktem globalnym, ale chyba jednak jeszcze nie o takim zasięgu. Ale jeżeli Robert wygra Ligę Mistrzów z Bayernem, co wcale nie jest takie nierealne, jeżeli na przekór mojemu jakiemuś niedowierzaniu my w Katarze będziemy rewelacją i dotrzemy na przykład do ćwierćfinału, to uważam, że złota piłka jest jak najbardziej w zasięgu ręki Roberta. Ja myślę, że też dosięgnęliśmy jeszcze innej rzeczy. No Robert ma jeden problem, tak? Czyli to jest reprezentacja Polski. Nie mówię, że on zawodzi jako taki, bo był naszym absolutnie najlepszym zawodnikiem na Euro 2020, ale zawodzą koledzy, tak? Czyli ja myślę, że jeszcze, że gdyby grał w Realu, czy nawet w Barcelonie i osiągał te same sukcesy, to miałby tą złotą piłkę. To są kluby bardziej globalne, tak, jednak oczywiście. Mimo wszystko. Szkoda, bo tak. Bayern jest znakomitym klubem, świetnie zarządzanym, ale tak jak wspomniałeś, Barcelona czy Real to są jednak takie produkty już high top, jeżeli chodzi o globalizm. Łukasz, do Kataru na koniec. Do Kataru, wybierasz się do Kataru? No muszę pojechać do Kataru, to bezwzględnie, jeżeli chodzi, nawet jeżeli reprezentacja Polski nie awansuje do Mistrzostw Świata, to wybrałem sobie trzy reprezentacje, za którymi bardzo chciałbym jeździć, czyli to byłaby reprezentacja Argentyny, ale nie ze względu na Messiego, ale po prostu wierzę w te reprezentacje. Jakoś tak wydaje mi się, że mogą pokazać naprawdę niesamowity futbol. Myślę, że będę jeździł też za reprezentacją Urugwaju, bo
bardzo lubię ten kraj. No i trzecią taką reprezentacją, którą bym śledził, to Nigeria, ale to z uwagi na sentyment. Na dawną wielką Nigerię z lat 90., więc zawsze kibicuję drużynom afrykańskim, więc jest za kim jeździć tak naprawdę na mundialu. I myślę, że te reprezentacje plus Brazylia, bo jakiś mecz Brazylii zobaczyć na mundialu, akredytować się i spróbować za nimi podążać, to też jest wspaniała sprawa, bo zawsze szukam piękna w futbolu i tak jak uważam, że najpiękniejszą piłkę klubową gra Ajax Amsterdam w tej chwili, tak wydaje mi się, że te reprezentacje, które wymieniłem, może poza Nigerią, która nie ma najlepszego teraz czasu, no to grają jednak piłkę piękną i którą się ogląda super i nawet tak, wiesz, z dziennikarskiego punktu widzenia wydaje mi się, że są bardziej otwarte te federacje na przeprowadzanie rozmów i tak dalej. Także zawsze kibicuję tym reprezentacjom. Wydaje mi się, że wyjazd na Mistrzostwa Świata to jest dla dziennikarza sportowego, vlogera, to jest ukoronowanie jakichś tam marzeń i spełnienia tego, co robi. No to ja Ci tego życzę, ponieważ bardzo prawdopodobne jest to, że ja tam nie pojadę. Mam to wie, Darku. To chyba, że mnie weźmiesz jako operatora, ale od razu mówię, że jeszcze nic nie umiem w tej materii. Ale w każdym razie ja Ci dam flagę w takim razie Opala, żebyś ją tam mógł gdzieś w dobrych sytuacjach pokazać i zaznaczyć moje, twoje, nasze miasto. No ja myślę, że dzielnie bym pokazywał Opole w różnych miejscach na świecie, bo mamy taki w ogóle styl i sposób, że lubimy live'ować i robić tak zwane stand-upy, czyli wejścia reporterskie z ciekawych miejsc, więc tę flagę Opola zawsze można wieść i budować też dobrą promocję nowego stadionu, który naprawdę potrzebuje tej promocji i myślę, że tak zaczęliśmy Opolem i myślę, że tym wątkiem możemy skończyć. Opole zasługuje na dużą piłkę, naprawdę przez duże D i wydaje mi się, że co najmniej ekstraklasa to tutaj powinna być takim celem, ale nie głównym, wcale, a pośrednim. Opole zasługuje na dużą, dobrą piłkę nożną, stadion się buduje, naśladujcie, posłuchajcie Łukasza, próbujcie swoich vlogów, swoich blogów, spełniajcie marzenia. Być może nawet uda Wam się przed Łukaszem poznać Ronaldo, Lewandowskiego. Trzymam kciuki i dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję i namawiam do subskrypcji kanału.